Mimo wielu starań suwalskim urzędnikom wciąż nie udało się skomunikować z samorządowcami z Nysy. To 41-tysięczne miasto na Opolszczyźnie, położone u podnóża Sudetów, dotknięte zostało katastrofalną powodzią, ma o wiele dłuższą historię niż stolica Suwalszczyzny. Jest też zaliczana do najstarszych śląskich miast, bowiem lokowana została w pierwszym ćwierćwieczu XIII wieku. To urokliwe miasto, pełne zabytków, znalazło się pod wodą i błotem. Potężną walkę o miasto stoczyli jego mieszkańcy i służby ratownicze. We wtorkowe południe pojawiły się pierwsze głosy, że Nysa dzięki służbom i wolontariuszom została ocalona, że najcięższa walka z żywiołem już za lokalną społecznością. Wciąż jednak za wcześnie, by mówić o końcu koszmaru, bo ze zniszczeń miasto i jego mieszkańcy będą się podnosić jeszcze długo. Suwalski samorząd podjął decyzję o wsparciu Nysy w przywracaniu normalnego życia, ale potrzeby zmieniają się z każdą chwilą. W Suwałkach trwa również zorganizowana przez PCK zbiórka najpotrzebniejszych rzeczy dla powodzian. Te dary wolontariusze przekażą na południe Polski do dalszej dystrybucji. W Sejnach ze zbiórkami ruszył miejscowy klub sportowy Pomorzanka i Państwowa Straż Pożarna. Zbiórka potrwa do czwartkowego popołudnia do godziny 16. W Augustowie remiza OSP Lipowiec to miejsce, w którym można pozostawiać dary dla powodzian. Tutaj zbiórka zakończy się także we czwartek, ale o 18:00.